Dzień dobry. Nazywam się Dariusz Imelniak, jestem współtwórcą serwisu installing.pl i w niniejszym krótkim nagraniu pokażę, jak założyć klasę w installing, czyli jak wykonać pierwszą czynność, kiedy się jest nauczycielem i chce się po prostu zacząć pracę. Na ekranie widzicie Państwo ekran już po zalogowaniu do panelu nauczyciela. No i w tym ekranie wybieram sobie pierwszą pozycję, czyli klasę. Następnie na górze klikam Dodaj klasę. Wybieram sobie nazwę klasy, powiedzmy niech to będzie ang klasa testowa. Wybieram liczbę uczniów. Tutaj po prostu podaję, ile uczniów jest w klasie. Powiedzmy, że na potrzeby przykładu wybiorę dwie osoby. Przedmiot powiedzmy wybiorę, że angielski. Następnie wybieram podręcznik. Tutaj dość istotną kwestią jest to, żeby wskazać podręcznik, którego używamy. Ta lista podręczników, która tutaj jest, to jest lista podręczników wszystkich, które dotychczas używali nauczyciele w installingu. W związku z czym jest dosyć obszerna, ale na podstawie tej listy po pierwsze będziemy podpowiadali Państwu istniejące listy słówek do podręczników, które jeżeli Państwo takiego podręcznika używacie, a my już mamy gotową listę, oraz będziemy opracowywali kolejne listy słówek na podstawie tego, jakie najczęściej podręczniki są wskazywane. Kolejna rzecz, którą tutaj można wybrać, to jest długość sesji, czyli to jest ile słówek w danej sesji uczeń ma widzieć. Bardzo ważną rzeczą jest to, że to nie jest liczba bezwzględna, to znaczy uczeń, jak napiszemy, że ma mieć 20, to będzie plus minus 20, czasem będzie 15, czasem będzie 25, bo jest super ważne, żeby uczeń w danym momencie czasem dane słówko zobaczył, w związku z czym algorytm nie jest na sztywno, nie będzie zawsze pokazywał dokładnie tyle, ile tu wpiszemy, ale to jest takie plus minus. Dla super bardzo zaangażowanych uczniów, nie wiem, uczących się do matury, egzaminu, bardzo zdeterminowanych, robiących codziennie długie sesje, można dać więcej, można dać nawet 30. Dla uczniów z kolei początkujących, dla uczniów w młodszych klasach, od pierwszej do trzeciej, w ogóle w podstawówce, można spokojnie dać mniej. Nawet można dać 5 słów. Powiedzmy, ja dam tutaj 5 słów. Wyobraźmy sobie, że to jest klasa, powiedzmy, druga. Dzieci się uczą jeszcze w ogóle pisać. W związku z czym dajemy tu mało. W następnym kroku. Już możemy nadać loginy ucznia. Jak Państwo widzicie, podpowiadany jest identyfikator ucznia, który jest nazwą klasy i numerkiem. Czyli gdyby to powiedzmy, gdyby klasa się nazywała 5A, to by miało 5A1, czyli to może być pozycja z dziennika. Może to być powiedzmy 5A1, dajmy na to JK od Jan Kowalski, płeć męska. Tak samo tutaj mogę oczywiście zrobić. Natomiast to, na czym nam zależy, to żeby Państwo nie wpisywali tutaj pełnych imion i nazwisk, dlatego że nie chcemy w żaden sposób zbierać danych osobowych dzieci. Taka informacja 5A1JK nikogo nam nie pozwoli zidentyfikować, a my nie chcemy w ogóle się zajmować danymi osobowymi dziecka. To nam jest niepotrzebne i powinni Państwo też docenić, że tego rodzaju danych nie zbieramy i na nich nie operujemy. Następna ważna rzecz, wpisanie e-maila rodzica. To jest o tyle ważna rzecz, że jeżeli nie mamy e-maila rodzica, to z tej triady, jaką jest rodzic, nauczyciel, uczeń, no wypada nam jedna bardzo ważna noga. Proszę pamiętać, że kontakt z rodzicem powoduje kilka ważnych zalet. Po pierwsze, rodzic ma możliwość nadzoru nad dzieckiem. Ma wgląd raporty, w związku z czym dziecko nie jest w stanie wciskać kitu nauczycielowi za pośrednictwem rodzica, bo rodzic sam już wcześniej to sprawdzi. Po drugie, jeśli dziecko wie, że rodzic ma wgląd raporty, to znacznie pilniej pracuje. I to naprawdę oszczędzi Państwu bardzo dużo pracy, jeżeli Państwo podacie e-mail rodzica, nawet jak ten rodzic nie będzie bardzo aktywny. Oczywiście fajnie, jeśli jest aktywny, fajnie, jeśli pilnuje, ale nawet jeśli nie będzie bardzo aktywny, to samo to, że ma ten nadzór, już powoduje istotną zaletę, bo dziecko się troszeczkę bardziej kontroluje, troszeczkę bardziej się pilnuje. Więc powiedzmy, że wpisuję tutaj, no oczywiście fikcyjny adres tych rodziców i przechodzę dalej. Czy można adresu nie podać? No można, jeśli są szczególne względy, powiedzmy, Państwo nie znacie tego adresu, albo rodzic jakoś strasznie nie życzy, to prawie się nie zdarza, ale czasem są osoby, które z jakiegoś powodu nie chcą mieć możliwości kontroli nauki dziecka. To wtedy po prostu klikamy nie i tego adresu nie podajemy. W kolejnym kroku możemy zobaczyć już identyfikatory i loginy uczniów i ich hasła. Z tego wynika, że każde dziecko ma przypisany login i przypisane hasło, którymi się będą logowały do installinga. Państwo zawsze możecie to podejrzeć i zawsze możecie nawet wejść na konto dziecka, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Jeśli dziecko wam opowiada jakieś niestworzone historie, że coś nie działa, że coś nie rozumie, to można wtedy wejść na konto dziecka i jakby się było tym dzieckiem. Mogą Państwo też pobrać oczywiście jako PDF ten zbiór loginów, ponieważ najwygodniejszym sposobem, jeśli mamy normalną sytuację nauki w klasie, a nie naukę zdalną,
to jest po prostu wydrukować to w PDF-ie, rozdać uczniom i tyle. Państwo zawsze oczywiście będą mieli też wgląd w tę listę, zawsze można ją sobie wydrukować ponownie, pobrać dalej. W kolejnym kroku, tutaj proszę zauważyć, ponieważ podałem listę słówek, podręcznik, do którego mam listę słówek, to już mi podpowiada, żeby przydzielić jedną z list, które są gotowe. No powiedzmy, że przydzielę listę do unitu zerowego. Wybrałem listę słówek, ona będzie przypisana do tej klasy już, a oprócz tego mogę też wybrać słówkę ręcznie i dodać słówkę ręcznie. Gdyby nie było nawet tej listy przypisanej od razu do konkretnego rozdziału, to mogę sobie słówka po prostu dodawać w ten sposób. Piszę słówko grumpy, wyszukuję i bardzo proszę, mam słówko grumpy, gdrliwy, zrzędliwy, dodaję je do klasy. No i jak już te wszystkie słówka, które chciałem w pierwszym rzucie dodać i na początek oczywiście warto, żeby ich nie było za dużo, żeby Państwo się zrozumieli, jak system działa, zobaczyli, jak to jest, no to klikam dodaj klasę i tada! Mamy już klasę gotową. Mogę wrócić do listy klas. Proszę bardzo, tu jest to nasza klasa założona, ang klasa testowa. Jak do niej wejdę, widzę oczywiście moich uczniów. Mogę dodać drugiego rodzica także. A jeżeli chcę spojrzeć na słówka, to mamy tutaj wszystkie słówka, które im przydzieliliśmy to dane. Istotna informacja, od razu też powiem, że możecie Państwo wycofać jakieś słówko z listy, jeśli uznacie, że ono jest niepotrzebne, tylko dopóki jakiś uczeń nie zacznie go powtarzać. No jak już zaczął ktoś powtarzać, no to wtedy siłą rzeczy już słówka wycofać nie można. To tyle. W pierwszym tym nagraniu pokazałem, jak założyć klasę. Będą oczywiście kolejne nagrania, żeby Państwa wdrożyć, ale mam nadzieję, że Państwo się posłużą tym nagraniem, ewentualnie zajrzą do naszego podręcznika metodycznego, gdzie to wszystko jest także bardzo dokładnie opisane. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.